W poniedziałek chętni nauczyciele klas 1-3 i administracja szkolna zostali poddani testom na obecność koronawirusa. To w ramach ogólnopolskiej akcji testowania nauczycieli. Jeden z punktów znajdował się w Bogatyni w szkole numer 3. Tutaj zgłosiło się około 160 nauczycieli z terenu gminy. Poddani zostaną ci nauczyciele, którzy uczą w klasach 1-3, mają kontakt z małymi dziećmi, z młodszymi dziećmi i ci, którzy wyrazili taką wolę, bo badanie jest dobrowolne. Trochę strach? Nie, ciekawość, ale się nie bałam. I czuję się dobrze, więc myślę, że dostanę potwierdzenie tego, o czym myślę, czyli że jestem zdrowa. Testy prowadzone były przez ratowników medycznych z Bolesławca. Akcja szła sprawnie i bezboleśnie. Wykonujemy wymazy w kierunku koronawirusa, PCR-y. Zgłasza się do kolegi w celu weryfikacji danych, a następnie podchodzi do miejsca wymazowego. Wykonywany jest wymaz i to cała procedura. Bezbolesnie? Generalnie. Staram się bezboleśnie. Tu akurat mamy zestawy do pobierania z gardła, więc wykonujemy to przez jamę ustną. Następnie zawieziemy to do laboratorium w Bolesławcu i tam zostaną wykonane testy. Ile trzeba czekać na wynik? To w zależności od tego, ile jest tych testów na pewno i od możliwości laboratorium. Generalnie jest to do 24 godzin. Myślę, że dzisiejsze wymazy mogą mieć nawet już jutro wyniki swoje w godzinach koło południowych. Wynik dotarł do badanych w dobę. Wszystko po to, aby nauczyciele bezpiecznie mogli rozpocząć pracę już w najbliższy poniedziałek. Wówczas do szkół wracają klasy 1-3.